Dzień dobry Państwu. Nazywam Michał Sobol, jestem członkiem Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, a także członkiem Grupy do Spraw Prawnych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza i witam Was wszystkich serdecznie na webinarze przeciwko cięciom w sektorze publicznym. Jako Związek Zawodowy chcieliśmy podjąć dyskusję na temat tego, jakie ostatnio są wprowadzane zmiany związane z tarczą, tak zwaną tarczą 2.0. Widzimy już, że bardzo mocno dotkną one sektor publiczny i służbę cywilną. Również w tej branży zrzeszamy poszczególne komisje, dlatego chcieliśmy się merytorycznie do tego odnieść. W tym celu zaprosiliśmy naszych gości. Będą to Jakub Gołaś, doktor nauk prawnych z Zakładu Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, autor monografii Granice wolności związkowych w polskim systemie prawnym. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Kolejnym gościem jest Karol Muszyński, doktor nauk prawnych w zakresie socjologii prawa z Katolika Universitet Leuven, autor monografii Polityka regulacji zatrudnienia w Polsce, kryzys ekonomiczny, a destandaryzacja stosunków pracy. Członek zarządu Fundacji Kaleckiego. Dzień dobry, również dziękuję za zaproszenie. Kolejną gościnią jest Katarzyna Rakowska, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, członkini OZZ Inicjatywa Pracownicza. Dobry. Kolejnym gościem jest Paweł Umiński, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Specjalista m.in. z zakresu makroekonomii, ekonomii postkeynesowskiej i nowoczesnej teorii monetarnej. Członek Rady Fundacji im. Edwarda Lipińskiego. Dziękuję za zaproszenie, dzień dobry. Kolejną gościnią jest Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, doktor habilitowana nauk ekonomicznych na Katedrze Ekonomii i Innowacji na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, autorka monografii Praca kobiet w teorii ekonomii, perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej, specjalistka m.in. z zakresu rynku pracy i nierówności społecznych i ekonomicznych. Dzień dobry, również bardzo dziękuję za zaproszenie. Wprowadzona tarcza 2.0 daje możliwości do redukcji zatrudnienia i cięcia płac w budżetówce. Nasza wstępna analiza jest taka, że skutki tego będą dramatyczne, a naświetli to w pierwszej kolejności Katarzyna Rakowska. Kasiu, zacznijmy od perspektywy naszego związku. Jakie są stanowiska naszych komisji i sugestie co do możliwej jakiejś pracowniczej mobilizacji? Co powinniśmy wszyscy robić? My zrzeszamy w inicjatywie pracowniczej bardzo różne branże. To jest ponad 60, czy prawie 60 komisji zakładowych w zarówno prywatnych zakładach pracy, przedsiębiorstwach, jak i właśnie w administracji publicznej, także w służbie cywilnej, czyli administracji rządowej, ale także w administracji samorządowej, w powiatach i w instytucjach prowadzonych przez jednostki samorządowe. Stąd też prowadzimy w tej chwili, czy od tych 6 tygodni, działania zarówno ogólnopolskie, jak i na poziomie różnych branż. I w kontekście tego dzisiejszego tematu administracji publicznej chciałabym opisać przede wszystkim trzy takie kierunki działań, które podjęliśmy. Mówimy tu przede wszystkim o sytuacji wywołanej tak zwaną tarczą antykryzysową, którą ja nazywam tarczą antypracowniczą, która już dwukrotnie, to znaczy była w pierwszej wersji, została uzupełniona o tak zwaną tarczę 2.0. I w obu tych dokumentach przewidziane są możliwości zwalniania pracowników, możliwości redukcji wynagrodzeń, także w administracji publicznej. No i w tej drugiej tarczy mamy ten słynny artykuł ZZZZO,
który decyduje właściwie o redukcji zatrudnienia w służbie cywilnej. Trzeba powiedzieć, że sama tarcza w kontekście administracji publicznej i usług publicznych ma takie trzy wymiary. Po pierwsze, przewiduje transfer ogromnych środków do przedsiębiorstw, a nie do ludności bezpośrednio, czyli odpływ środków publicznych do sektora prywatnego. Po drugie, właśnie zezwala na te cięcia w zatrudnieniu, a po trzecie, no, razem z cięciami także zmniejszanie dostępnych usług publicznych dla ludności. I przede wszystkim podjęliśmy taką inicjatywę ogólnopolską razem z innymi związkami zawodowymi w zakładach pracy. Przygotowaliśmy apel, postulaty, żądania takiej tarczy, nazwijmy to, propracowniczej, z której tam mamy 13 postulatów, wspomnę w dzisiejszym kontekście tylko o niektórych z nich. Zamiast zwolnień, także zwolnień w sektorze publicznym, domagamy się zmniejszenia rozpiętości płacowych zgodnie z zasadą 3:1, czyli aby płace były, najwyższe płace w danej instytucji czy przedsiębiorstwie były maksymalnie 3 razy wyższe niż płace najniższe. No i zamiast zwijać sektor publiczny, domagamy się tego, żeby państwo przejęło część ciężaru, część obowiązków wobec ludzi, którzy tracą pracę. Żądamy zwiększenia zasiłków dla osób bezrobotnych. Żądamy też systemowego wsparcia opieki. Myślę, że do tematu nawiążę, pani profesor Zachrowska. W administracji publicznej pracują głównie kobiety i zwolnienia w administracji publicznej uderzą po prostu w pracujące kobiety. Żądamy też tam zwiększenia dostępu do ochrony zdrowia, czyli znów rozszerzenia zakresu usług publicznych, ponieważ nie wszyscy mają do nich w tej chwili dostęp. No i żądamy na przykład zamrożenia czynszów i obniżenia czynszów w mieszkaniach komunalnych, ponieważ wiemy, że no, nasze życie nie kończy się na zakładzie pracy i wraz ze spadkiem dochodów wiele osób już zaczęło doświadczać trudności w spłacie czynszów, w spłacie rachunków. Więc jest to taki apel i wspólne wystąpienie podpisane przez prawie 40 naszych komisji zakładowych, 6 też związków zawodowych z innych niż inicjatywa pracownicza w zakładach pracy, poparty przez naszą komisję krajową. Apelujemy do przyłączania się do tego stanowiska, ponieważ w tej chwili tylko związki zawodowe mają jakiekolwiek narzędzia przeciwstawienia się tym antypracowniczym przepisom ustawy tarczy i tarczy 2. I potrzebujemy bardzo tych działań nie tylko na poziomie zakładów pracy, ale też w wymiarze takiej solidarności międzyzwiązkowej, wspólnych działań, czegoś takiego wspólnego frontu działań przez wszystkie związki zawodowe. Drugą inicjatywą, którą podjęliśmy, jest to już branżowa w ramach właśnie służby cywilnej, w ramach administracji rządowej. Jedna z naszych komisji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zainicjowała taki apel i sprzeciw wobec tego artykułu 5ZIO tarczy, który właściwie wymusza zwolnienia w służbie cywilnej, ponieważ w przypadku pojawienia się deficytu budżetowego Rada Ministrów określi coś, co ja nazywam algorytmem, po prostu warunki, kto ma być zwolniony. No i niestety te zwolnienia będą wymuszone na urzędach i wymuszone na kierownictwie. I przypominamy w tym naszym stanowisku i sprzeciwie, żądając wykreślenia tego artykułu z tarczy i powstrzymania tych zwolnień, że administracja państwowa działa cały czas na 100%.
wszyscy wykonują swoje zadania, także pracując w nadgodzinach w tej chwili w domach i bezpośrednio w urzędach. I redukcja zatrudnienia w tej chwili oznaczać będzie po pierwsze zwiększenie obciążenia pracą pozostałych pracowników, po drugie jednak ograniczenie działania państwa, kiedy w tej chwili potrzebujemy jak najszerszego działania państwa i wkroczenia nawet w te obszary, z których się wycofało państwo w ciągu ostatnich 30 lat, to redukcja zatrudnienia spowoduje, że znów część usług dla ludności nie będzie realizowana. Trzecia sprawa jest taka, że z założenia pracę mają tracić te osoby, które już są i tak w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Na przykład mają być nieprzedłużane umowy czasowe, co oznacza, że osoby po prostu, które do tej pory i tak żyły w takiej niepewności, niestabilnych warunkach zatrudnienia, to one pierwsze stracą pracę. No i cóż, administracja, zwłaszcza służba cywilna, nie ma prawa do strajku, nie ma prawa do takich działań klasycznych, jakie związki zawodowe prowadzą. No jednak apelujemy tu o solidarność związkową i o rozpoczęcie protestów we wszystkich urzędach, których te zmiany mogą dotknąć, których te cięcia mogą dotknąć. No i wreszcie mamy cały sektor samorządowy. Już do meritum. Tak jest. Patrzę cały czas na zegarek. Mamy sektor samorządowy, w którym już dostały nasze komisje sygnały, że tam również z własnej inicjatywy samorządów odbędą się radykalne cięcia, zwłaszcza w sektorze edukacji, zwłaszcza w sektorze opieki, czyli znów usługi dla ludności, która w tej chwili traci zatrudnienie i która w tej chwili traci dochody, zostaną radykalnie ograniczone. Dlatego też apelujemy przede wszystkim, żeby tych porozumień nie podpisywać od ręki, żeby negocjować w zakładach pracy te porozumienia, żeby informować pracowników, robić z nimi konsultacje, no i przede wszystkim, żeby przyłączyć się do tego solidarnego naszego sprzeciwu wobec tarczy i utworzyć wspólny taki front, żebyśmy mogli zawalczyć o inne propracownicze rozwiązania. Dziękuję. Bardzo Ci dziękujemy za ten głos. I przejdę teraz do doktora Karola Muszyńskiego. Pytanie brzmi, czy będziemy mieć do czynienia z kolejnym etapem destandaryzacji warunków pracy i pogłębienia efektu taniego państwa, o którym pisał pan w swojej monografii? Tak, ja może zacznę swoją wypowiedź od dosyć dużego poziomu abstrakcji, a potem przejdę na poziom bardziej szczegółowy. Otóż to nie jest tak, że ta gospodarka, którą stworzyliśmy w Polsce, ona powstała bez aktywnego udziału państwa i to nie jest tak, że ten rynek pracy, który stworzyliśmy w Polsce, powstał bez aktywnego udziału państwa. Polskie państwo zawsze brało aktywny udział w masowej destandaryzacji rynku pracy, przy czym o ile przedsiębiorców chociaż raz na jakiś czas spotykały za to jakieś medialne sankcje, o tyle państwu polskiemu zawsze uchodziło to na sucho. Mam tutaj na myśli nie tylko śmieciówki, które są, bym powiedział, takim banałem, tak, że po roku 2007, 2008, 2009 zaczął się masowy outsourcing usług publicznych, gdzie państwo w zasadzie służyło za czynnik, który wprowadzał śmieciówki do wielu sektorów, to znaczy to dzięki temu, że państwo polskie stworzyło strukturę nacisków, która skłaniała do poszukiwania oszczędności na takich usługach jak sprzątanie czy ochrona, po prostu agendy, instytucje państwa polskiego rozprzestrzeniły pewien sposób zatrudniania w subsektorach, gdzie tego nie było wcześniej. Ale jakby śmieciówki to jest jedna rzecz, to jest fakt powszechnie znany. Drugą taką formą zatrudnienia, o której się dużo mniej mówi, są wieloletnie umowy na czas określony. Tak, to również jest coś, co
co wymyśliło państwo polskie, tak? To, że można lekarzy, akademików zatrudniać na 8-10 lat na umowę na czas określony, to jest wynalazek państwa polskiego. O przestrzeganiu prawa pracy, a w zasadzie jego nieprzestrzeganiu tutaj już nie wspominam. W każdym razie to, że polski rynek pracy wyglądał przez ostatnich kilkanaście lat tak jak wyglądał, to jest w dużej mierze sprawa państwa, tak, tworzy się pewne standardy, co do których zakłada się, że one nie będą przestrzegane. Państwo polskie zupełnie olewa nadzór nad tymi standardami, przy czym i równocześnie tworzy zachęty, znaczy zachęca do tworzenia sytuacji, w których te standardy nie są przestrzegane, ale i to jest dosyć istotne, to nieprzestrzeganie nie wynika z bezpośredniego działania decydentów politycznych, tylko stworzenia struktury decyzyjnej, która powoduje, że to się dzieje. Tak, to znaczy drenuje się samorządy z pieniędzy, także te samorządy muszą poszukiwać oszczędności w funduszu płac, także nie stać ich na zatrudnianie osób na umowach na czas nieokreślony, tylko muszą poszukiwać niestandardowych form zatrudnienia lub ćwiartek etatów w sytuacji, w której to nie jest uzasadnione. Drenowania agent publicznych z pieniędzy, narzucania bardzo ścisłych kryteriów kosztowych. Jakby pierwsza część mojej wypowiedzi, a druga część mojej wypowiedzi będzie odnosić się do tego, że my już przeżyliśmy to, co się dzieje i przeżyliśmy to w trakcie kryzysu 2008-2009 i jeżeli sobie spojrzymy na działania antykryzysowe prowadzone obecnie, to ja osobiście mam déjà vu. I to chodzi, zarówno jeżeli chodzi o rynek prywatny, jak i rynek publiczny. Tarcza 1.0 jeszcze, to w zasadzie była ustawa antykryzysowa z 2009-2013 roku, jeżeli chodzi o całą swoją logikę, tam nawet procenty się zgadzały. Tarcza 2.0 idzie trochę dalej i tutaj zgadzam się z Katarzyną Rakowską, że ona idzie trochę dalej, ale w tę stronę, że ona bardziej chce wydrenować budżet państwa w stronę rynku prywatnego, w stronę przedsiębiorstw, chociaż i tak uważam, że jest to w miarę pozytywne działanie, jakby to stymulowanie, jakby znaczy ten transfer jest i tak czymś lepszym niż pozostawienie tylko i wyłącznie tarczy 1.0, ale pewnie ciekawsze jest to, w jaki sposób działania antykryzysowe odbywają się, jeżeli chodzi o zatrudnienie w sektorze publicznym. Już wiele osób już tego nie pamięta, ale rząd Donalda Tuska w 2010 roku wymyślił coś takiego, co się nazywało ustawa o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych. Założenie było takie, że wszystkie jednostki budżetowe miały zredukować o 10% etaty. To zostało skierowane przez Bronisława Komorowskiego do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny to uwalił. Co zrobiono w zamian za to, to wiemy. Zamrożono pensje w sektorze publicznym, wyrzucano ludzi na skutek tego, że był zamrożony fundusz płac, a zwiększały się w niektórych instytucjach publicznych potrzeby jakby po prostu świadczenia jakichś usług na rzecz ludności. To wyrzucano ludzi na śmieciówki, tak? Sektor publiczny był świetny w tym, że nawet pracowników takich regularnych, czy to wyrzucano na śmieciówki, czy po prostu nowych zatrudniano na śmieciówkach. Nie zatrudniano ludzi na puste etaty przy zwiększaniu obciążenia pracą, przy czym to, co jest istotne, generalnie to przeszło z warstwy otwartych zwolnień do warstwy takich zwolnień ukrytych, bardzo stopniowych. Tak? Czyli zaczęto od pomysłu, zwolnimy 10% wszystkich ludzi, tak? Taki top-down podejście, a to przeszło do takiego podejścia, gdzie po prostu powoli agendy publiczne, samorządy, uniwersytety, szpitale i tak dalej, i tak dalej, po prostu były zmuszane do tego, żeby destandaryzować warunki zatrudnienia i zmniejszać wynagrodzenia, osłabiać standardy pracy. Jeżeli spojrzymy na działania antykryzysowe teraz, to oczywiście wszystko dzieje się dużo szybciej, ale jeszcze kilka tygodni temu był taki pomysł, nie wiem, czy to był otwarcie wypowiedziany, ale była plotka tego, że istnieje już jakiś projekt rozporządzenia, gdzie była mowa o tym, że zwolni się 140 tysięcy osób. Tak, i to ten pomysł upadł.
I co zrobiono, wymyślono zamiar, to oczywiście zwalnianie, otwarte zwalnianie ludzi jest czymś, co wywołuje sprzeciw opinii publicznej, czymś, co jest otwarcie wbrew pewnemu popytowemu podejściu, które przynajmniej nominalnie głosi Mateusz Morawiecki, i zdecydowano się na to, żeby po prostu robić to po cichu. Tak? Znaczy po cichu będzie się drenować sektor publiczny z pieniędzy i po cichu ten sektor publiczny będzie zmuszany do tego, żeby pogarszać standardy zatrudnienia. To jest oczywiście absurd z dwóch względów. To znaczy po pierwsze to jest zabijanie popytowe, to znaczy to jest kolejny aspekt, gdzie po prostu sytuacja ekonomiczna się będzie pogarszać na skutek tego, że część ludności straci źródło dochodu i będzie mniejszy popyt w gospodarce. Zatrudnianie w budżetówce generalnie powinno się teraz zwiększać, a nie zmniejszać. A po drugie to jest absurd z tego względu, że to jest utrata wykształconych ludzi, którzy są generalnie potrzebni w sektorze publicznym po to, żeby krótkofalowo poprawić sytuację budżetu. Tak, państwo wyszkoliło tych ludzi, państwo dało im wykształcenie, doświadczenie i tak dalej, a teraz państwo ich zwolni, wyrzuci ich tych ludzi na rynek prywatny, gdzie niestety z wysokim prawdopodobieństwem nie będzie dla tych ludzi miejsca, a to nie z tego względu, że oni są źle wykształceni albo niepotrzebni, tylko z tego względu, że po prostu jest taka sytuacja na rynku pracy. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do naszej kolejnej gościni, pani profesor Zachorowskiej-Mazurkiewicz. Już to pytanie trochę zostało zapowiedziane wcześniej przez Katarzynę Rachowską. Proszę powiedzieć, jaka jest charakterystyka zatrudnienia kobiet w sektorze publicznym i dlaczego cięcia mogą uderzyć przede wszystkim w nie? Bardzo dziękuję. Ja właśnie nie będę w ogóle poruszać tych ogólnych problemów, aczkolwiek jak przejdziemy szczegółowo do analizy tego, co dotyczy kobiet, różne wątki się pojawią, takie nasze zaszłości wieloletnie również. Jeżeli chodzi o sektor publiczny, no to oczywistym jest, że on jest bardzo mocno sfeminizowany. 60% osób zatrudnionych w sektorze publicznym to są kobiety. Służba cywilna, ta, która jest w ustawie wspomniana, to jest jeszcze większy procent, to jest ponad 70%. 70% kobiet to są pracownicy służby cywilnej, w 70% to są kobiety. One zarabiają w większości nie za duże pieniądze, 60% z osób zatrudnionych w służbie cywilnej pobiera wynagrodzenia, które są mniejsze niż 5000 zł. Tak więc tutaj jawi nam się taka sytuacja, mamy dużo kobiet, niewiele zarabiających. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że te zwolnienia, które dotkną służbę cywilną, to będą zwolnienia, które będą raczej dotyczyć pracowników szczebli średnich i niższych. Kierownicy wprost są wymienieni jako osoby, które w ogóle są niewliczane, prawda, do procentów, które mają zostać właśnie zwolnione. I teraz tak jak na stanowiskach wyższych, tutaj zatrudnienie kobiet i mężczyzn jest mniej więcej po połowie, to stanowiska najniższe w służbie cywilnej to są w przeważającej mierze kobiety. To jest 3/4 stanowisk tak zwanych wspomagających, to są kobiety. I to są te kobiety, które najprawdopodobniej stracą pracę. I jeżeli chodzi o wykształcenie, o czym mój przedmówca wspominał, to są osoby wykształcone. W przeważającej mierze służba cywilna to są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe. I teraz tutaj po pierwsze moja niezgoda na w ogóle takie działania mniej więcej jakby pochodzi z tego, o czym już mój przedmówca wspominał. Mianowicie w sytuacji kryzysowej głównym według mnie instrumentem pomocowym powinno być pobudzanie popytu. To znaczy my jesteśmy w sytuacji takiej, że gospodarka została zamrożona, w jakiś sposób
musi zostać pobudzona i to pobudzenie gospodarki, oczywiście możemy tutaj wspomagać stronę podażową różnymi pomocowymi instrumentami, tylko pytanie po co, skoro ludzie nie mając pieniędzy tej podaży po prostu nie nabędą. W związku z tym należy zadbać o popyt. W jaki sposób można zadbać o popyt? Właśnie zwiększając jakby możliwości wydatkowania pieniędzy. W związku z tym zwalnianie ludzi, pozbywanie ich tego dochodu jest oczywiście kontrefektywne. To znaczy w taki sposób sobie z kryzysem nie poradzimy. Tutaj pojawia się taki element w ustawie, która mówi o tym, że są planowane jakieś działania, które mają na celu stworzenie, poprawę tego popytu, czy też stworzenie miejsc pracy, czyli to są tak zwane roboty publiczne, są wspomniane. I teraz mamy taką standardową po prostu sytuację, która jest skalką z każdego kryzysu, który do tej pory przechodziliśmy. Zwalniamy kobiety, ale za to stwarzamy miejsca dla mężczyzn, no bo kogo my zatrudnimy w tych robotach publicznych? Badania, które były prowadzone w czasie kryzysu 2008, pokazywały, że efekty mnożnikowe inwestowania w infrastrukturę opiekuńczą, w przedszkola, w szkoły, są wielokrotnie wyższe niż inwestycje w infrastrukturę drogową. Jakie roboty publiczne są wspominane na stronie, w której prawda, rząd reklamuje swoje działania, oczywiście pojawia się infrastruktura drogowa. Wątpię, żeby w sytuacji, w której zapowiedziano już cięcia również i w sektorze publicznym, konkretnie w oświacie, w edukacji, żeby tutaj nastąpiły jakieś inwestycje tego typu. Raczej chodzi znowu o inwestycje, tak jak mówię, drogowe. Wśród, jeszcze jest jedna bardzo istotna kwestia, która do tej pory nie została podniesiona. Wśród osób, które wskazuje się jako te, które w pierwszej stronie zostaną objęte tą redukcją etatów, poza oczywiście umowami śmieciowymi, pojawiają się osoby, które znajdują się w okolicach wieku emerytalnego. Czemu ja mówię w okolicach wieku emerytalnego? To oczywiście będą osoby, które są w wieku emerytalnym, bądź też tuż przed tym wiekiem emerytalnym. I teraz w kontekście zmiany wieku emerytalnego, która nastąpiła parę lat wcześniej, to znowu będzie dotyczyć w bardzo dużej mierze kobiet. Kobiet, które będą zmuszane do tego, żeby przejść na emeryturę, która niestety nie zagwarantuje im godnego dochodu. Ta zmiana, która nastąpiła, obniżenia wieku emerytalnego, nie wiązała się z jakąś zmianą systemu, która spowodowałaby, że osoby przechodzące o 5 lat wcześniej na emeryturę otrzymywałyby jakieś wynagrodzenie z tego tytułu, że pracują 5 lat mniej. I teraz te kobiety, które mają wizję bardzo niskiej emerytury, nie będą miały wyboru, ale będą musiały zaakceptować tą propozycję, która została przedstawiona. I jeszcze jeden element, który został już wspomniany, który jest bardzo istotny. Mianowicie praca opiekuńcza, która aktualnie w przeważającej mierze została przeniesiona do gospodarstw domowych. Ja mówię o nieodpłatnej pracy opiekuńczej i odpłatnej pracy opiekuńczej, która ta odpłatna była w ogóle widoczna. Praca opiekuńcza nieodpłatna jest niewidoczna. O niej się nie mówi, jej się nie zauważa. Teraz gro pracy opiekuńczej, którą wykonywały przedszkola i szkoły, została przeniesiona do gospodarstw domowych. Co powoduje, że kobiety i mężczyźni, ale niestety badania budżetów czasu pokazują, że to raczej częściej i dłużej kobiety, wykonują dodatkową nieodpłatną pracę. I z racji tego, że one wykonują tą dodatkową, nieodpłatną pracę,
to teraz albo zostaną zwolnione, albo zostanie im obniżone wynagrodzenie. I mało tego, ta wykonywana nieodpłatnie praca jeszcze daje instrument do ręki decydentów mówiących, to może jednak nie musimy aż tyle tej opieki instytucjonalnej zapewniać, skoro wszystko hula i wszystko jest fajnie. Ja się tego bardzo obawiam i muszę powiedzieć, że ekonomistki brytyjskie już wysunęły postulat, żeby absolutnie nie obniżać płac, ale podwyższać płace osobom, które wykonują teraz dodatkowo część pracy opiekuńczej w domu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Teraz poprosiłbym o głos doktora Pawła Umińskiego, który odpowie nam w zasadzie na to, co już częściowo mówiła pani profesor przed chwilą. Właśnie jak powinny wyglądać teraz finanse publiczne w odniesieniu do zatrudnienia? W ustawie, w tarczy jest mowa o tym, że cięcia są uzasadnione dbałością o deficyt i dług publiczny. I co powinniśmy o nim wiedzieć? I właśnie o tych dwóch zjawiskach, na które powołuje się rząd w uzasadnieniu cięcia. To ja tutaj ze swojej strony odpowiem tak jakby dzieląc swoją odpowiedź na dwie części. Pierwsza część to jest taki faktyczny stan prawny, jaki mamy w tej chwili w Polsce, czyli ten limit długu, w stosunku długu do PKB, który wynosi 60%. W związku z sytuacją, jaką mamy, spodziewamy się znaczącego spadku PKB w tym roku i spodziewamy się też wynikającymi z tego spadkami wpływów budżetowych. Tak, wpływy mocno, drastycznie spadną. Szacuje się, czytałem szacunki banku, że możemy się spodziewać tutaj wzrostu relacji długu do PKB mniej więcej do okolic 53-54%, tak? Czyli jeszcze jesteśmy stosunkowo daleko od tego progu 60%, no ale już się znacząco zbliżamy. Rok 19 skończyliśmy 47%. Działania zmierzające do oszczędności w sektorze publicznym, oszczędności wynikających z redukcji zatrudnienia, odczytuję tutaj jako ostrożnościowe w tym sensie, żeby nasz rząd nie przekroczył tego progu 60%. To jest taki sobie wymyśliliśmy próg i taki mamy, tak? To znaczy jest on wpisany do konstytucji i wydaje mi się, że musimy go przestrzegać. Są różne sposoby, żeby emisja długu odbywała się w taki sposób, żeby nie było tego widać w długu publicznym, ale przyjmijmy, że jest to, powiedzmy, jak na razie dla nas warunek wiążący i jeśli jest to działanie celowe rządu, mające tutaj jakieś uzasadnienie, to doszukiwałbym się go właśnie w tym, że rząd chce tutaj ograniczyć tą relację długu do PKB, żeby w 2020 roku powiedzmy ona będzie w okolicach 50%, ale nie wiemy, co będzie dalej, tak? I to jest powiedzmy stan prawny, jaki mamy w sensie ustanowienia tego progu. Szkoła ekonomiczna, którą ja reprezentuję, czyli szkoła postkeynesowska czy nowoczesna teoria monetarna, mówi, że ta relacja 60% jest kompletnie, nawet trudno powiedzieć, to jest, ten limit jest z powietrza, tak? On nie jest w ogóle, nie wiadomo z czego on wynika. Co ciekawe, dzisiaj w zasadzie większość ekonomistów zgadza się w tej kwestii, tak? To jest jakiś zupełnie z powietrza wymyślony limit i teraz bez względu na sytuację, jaką mamy, musimy go przestrzegać. Zgodnie z ekonomią postkeynesowską czy z MNT, dług publiczny to oszczędności sektora prywatnego. Czasami sektor prywatny zgłasza zapotrzebowanie na wyższe oszczędności, a czasami na niższe.
Tak? Jeśli zgłasza zapotrzebowanie na wyższe oszczędności, to te oszczędności nie zostaną zrealizowane bez wzmożonych wydatków publicznych. Czyli tutaj upatruję uzasadnienia teoretycznego dla wzmożonych wydatków publicznych w tym okresie. Czy ten dług ma wynieść, nie wiem, 65% czy 80%, to nie ma znaczenia. Kwestia jest potrzeby, jaką ma nasza gospodarka w wypełnieniu luki popytowej. Tak? Sektor prywatny drastycznie ograniczył swoje wydatki z oczywistych względów. Sektor prywatny jeszcze przez długi, długi czas, nawet być może i kilku lat, które są przed nami, w obliczu ogromnej niepewności gospodarczej, jaką mamy, będzie się wstrzymywał, będzie ograniczał wydatki inwestycyjne. I to, co już mówili moi przedmówcy, jeśli dodatkowy popyt nie przyjdzie ze strony sektora publicznego, no to mamy ogromne bezrobocie. Mamy ogromne bezrobocie, o którym też wiemy, że ma swoje skutki długofalowe. Tak? To znaczy jeszcze kilka miesięcy temu mieliśmy, półtora miesiąca temu mieliśmy sytuację stosunkowo niskiej stopy bezrobocia i być może my za jakiś czas uda nam się znowu dojść do tak niskiej stopy bezrobocia, jeśli gospodarka powróci na dobre tory i będzie się rozwijać stosunkowo szybko, to za kilka lat stopa bezrobocia może znowu być stosunkowo niska. Kwestia jest tylko taka, ile realnych zasobów po drodze my stracimy w postaci na przykład siły roboczej. Już z globalnego kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych wiadomo, że tam bezrobocie w latach 2008, po roku 2008 mocno wzrosło. Do teraz, powiedzmy, to bezrobocie było już stosunkowo niewielkie, ale z kolei wskaźnik zatrudnienia, nie udało się wrócić do wskaźników zatrudnienia takich, jakie mieliśmy przed kryzysem finansowym. To znaczy ludzie bezrobotni, którzy przez długi czas nie mogą znaleźć tej pracy, a jeśli nie ma dodatkowego popytu ze strony sektora publicznego, to bezrobocie najczęściej przeradza się w bezrobocie długotrwałe, to ci ludzie z rynku pracy odchodzą. I bezrobotnie ich umiejętności, ich etos pracy, ich po prostu nawet przyzwyczajenie do pracy. MNP proponuje tutaj taki program gwarancji zatrudnienia finansowany ze środków publicznych. Teraz jeszcze na marginesie powiem, że oczywiście okazało się, że nie ma ograniczenia dla wydatków publicznych. Państwo może w każdej chwili znaleźć takie sposoby, żeby wygenerować ogromne wydatki. I tenże program miałby zapewnić pracę dla wszystkich chętnych po to, żeby ten kapitał ludzki nie został stracony i za jakiś czas, żebyśmy mogli z powrotem wrócić jak najszybciej do niskiej stopy bezrobocia i wysokiego wskaźnika zatrudnienia. Dzięki. Dobrze, dziękujemy, Paweł. Teraz o kolejny głos poprosiłbym doktora Jakuba Gołasia. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jakie są możliwe scenariusze wprowadzenia ograniczeń z tarczy 2.0? Jaki może być w tym udział związku? Jak związki zawodowe mogą reagować na te ograniczenia? Proszę. Dziękuję serdecznie za głos. Szanowni Państwo, wypowiedź zacznę od uporządkowania, jaka jest sekwencja zdarzeń w związku z naszą tarczą antykryzysową. Istotnym dokumentem z perspektywy tego, co czeka administrację publiczną, będzie rozporządzenie Rady Ministrów. Dlaczego, Szanowni Państwo? Dlatego, ponieważ rozporządzenie Rady Ministrów rozpocznie całą machinę prawną, którą najprawdopodobniej będzie trudno przerwać, przeszkodzić, zatrzymać, tak? Wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów, w którym określa się co? Określa się obowiązek urzędów do zredukcji zatrudnienia lub wprowadzania mniej korzystnych warunków zatrudnienia względem wybranych kategorii pracowniczych. Co jest szczególnie istotne w tym rozporządzeniu?
to, że będziemy z tego rozporządzenia również wiedzieli, jaki będzie wysoki, jaki będzie odsetek, jaki będzie procent osób, która ma być objęta tymi zwolnieniami, redukcjami lub innego rodzaju sposobami zmiany treści tych stosunków pracy. Czas, w jakim danym urzędzie ta zmiana ma zostać zastosowana, termin na przedłużenie informacji oraz jak długo taki stopień zatrudnienia ma funkcjonować w danym urzędzie. I w tym momencie to, co zostanie wprowadzone w tym rozporządzeniu, ma zostać wprowadzane, implementowane cyklicznie, stopniowo na poziomie poszczególnych urzędów. Co jest istotne, jest to, jak sama ustawa wskazuje, obowiązek każdego urzędu, który będzie skonkretyzowany w tym naszym jakże zacnym rozporządzeniu. Sprawa wygląda tak, że w danym urzędzie osoba kompetentna będzie ustanawiała, będzie konkretyzowała kryteria, według których pracownicy będą wybierani do tych zwolnień, obniżek wynagrodzenia, czy też innych sposobów pogarszania ich warunków zatrudnienia. Następnie te ustalone samodzielnie kryteria będzie przekazywała do informacji pracownikom oraz przedkładała związkom zawodowym, by te w ciągu 7 dni zajęły swoje stanowisko, tutaj podkreślam stanowisko w formie opinii i następnie będą wprowadzane te zmiany. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o samą formę wprowadzanych zmian, to w kontekście obowiązku zmniejszania zatrudnienia ustawa przewiduje 3 formy. Szanowni Państwo, jakie to są formy? To jest rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy, to jest niezawarcie z pracownikiem kolejnej umowy o pracę i to jest obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika z jednoczesnym, proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia za pracę. Ustawa wprost wskazuje, że na poziomie urzędu obowiązek zmniejszenia zatrudnienia ma być wprowadzany w tych 3 formach. Jeśli chodzi o formę pierwszą, to jest rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy. Z dalszych przepisów dowiadujemy się, że tutaj chodzi o rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem. Jeśli chodzi o punkt drugi, to tutaj jest oczywista sprawa, czyli po prostu mówiąc krótko, nie przedłużamy umów terminowych z pracownikami zatrudnionymi na czas określony lub na okres próbny. No i punkt trzeci to jest obniżenie wymiaru czasu pracy i obniżenie wynagrodzenia w sposób proporcjonalny. Tak się jakby prezentuje sekwencja zdarzeń. Jeśli chodzi o związki zawodowe, to tak już mówiłem przed chwilą, kompetencje związków zawodowych w ramach tarczy 2.0 w sferze tutaj administracji publicznej, państwowej są praktycznie żadne. Mowa tutaj w końcu tylko i wyłącznie o kompetencji do wyrażania opinii na kryteria przedstawione przez danych urzędników, tak? Jak dobrze wiemy albo też nie wiemy, i w przypadku, gdy dochodzi tutaj do kompetencji w postaci wyrażania opinii, w żaden sposób pracodawca taką opinią nie będzie związany. Mówiąc krótko, będzie mógł ją zignorować, tyle co cała procedura wydłuża się o kolejne 7 dni, bo w takim terminie związki zawodowe mogą zająć to niewiążące stanowisko. Tak? Natomiast uwzględniając fakt, że w każdym urzędzie będzie istniał obowiązek prowadzenia tej redukcji zatrudnienia, nie ma większych wątpliwości, że nawet najbardziej uzasadnione stanowisko związków zawodowych zostanie po prostu zignorowane. Jeśli chodzi o tak naprawdę realny wpływ związków zawodowych na całą tą procedurę zwolnień w sferze administracji publicznej, to przede wszystkim sugerowałbym się skupiać na indywidualnym wymiarze i przede wszystkim na tych kategoriach pracowników, którzy są szczególnie chronieni i względem których pewnych zmian dokonywać nie można lub w ogóle zakazane będzie stosowanie zwolnień. Szanowni Państwo, jak wskazuje ustawa w artykule 15 5ZR ustęp 8, do tych kategorii szczególnie chronionych, których zwalniać nie będzie można, czy też redukować im wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia, należą przede wszystkim tutaj osoby w wieku przedemerytalnym, osoby w czasie urlopu lub innej usprawiedliwionej przerwy w wykonywaniu pracy oraz przede wszystkim szeroka kategoria pracowników korzystających z uprawnień wynikających z rodzicielstwa, czyli urlop macierzyński, wychowawczy, rodzicielski. Względem tych podmiotów, mówiąc krótko,
nie będzie można przeprowadzać zwolnień, redukować ich etatów z proporcjonalną zmianą wysokości wynagrodzenia. Co dalej? Szczególna ochrona, co jest istotne, Szanowni Państwo, ta szczególna ochrona będzie dotyczyła również działaczy związkowych chronionych w oparciu o artykuł 32 ustawy związkowej, jak i też społecznych inspektorów pracy i inspektorów ochrony danych osobowych, których również zwalniać nie można. I tutaj właśnie w kontekście tych szczególnych kategorii pracowniczych związki zawodowe właśnie powinny się skupić na to, aby mimo wszystko pracodawca nie próbował jednak majstrować przy ich stosunkach pracy. W pozostałym zakresie niestety związki zawodowe są pozbawione jakiegokolwiek sprawczego oręża i mówiąc krótko, nie będą miały żadnego wpływu na planowane zwolnienia. I to tyle, jeśli chodzi o to, w jaki sposób związki zawodowe w świetle tych przepisów ustawowych mogłyby wpłynąć na planowane zwolnienia. Natomiast chciałbym jeszcze odnieść się do samej ustawy z innej perspektywy. Tutaj jak wcześniej Karol Muszyński wskazywał na ustawę z 2010 roku o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych, to chciałbym przypomnieć, że Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie negatywnie ocenił tę ustawę, uznając ją za niekonstytucyjną. Nie z perspektywy wolności związkowych, uprawnień związków zawodowych, ale z perspektywy dwóch podstawowych przepisów naszej Konstytucji, artykułu 2 i artykułu 153 Konstytucji. Tutaj mowa przede wszystkim o zasadzie demokratycznego państwa prawa, zasadzie zaufania społeczeństwa do organów państwowych, czy też kwestie dotyczące stabilizacji bezpieczeństwa zatrudnienia w służbie cywilnej. Szanowni Państwo, ta ustawa z 2010 roku, a ta ustawa tarcza antykryzysowa 2.0, to są praktycznie bliźniacze ustawy, w tym sensie, że ustawa antykryzysowa, antykowidowa 2.0, ta nasza tarcza, to jest przepisanie żywcem ustawy z 2010 roku z pewnymi drobnymi zmianami. Mówiąc krótko i dosadnie, jest to dokładnie ta sama niekonstytucyjna ustawa, która miała być wprowadzona w 2010 roku i właśnie w tym kierunku przede wszystkim skupiałbym się na próbie podważania jej stosowania tych przepisów jako wprost niekonstytucyjnych. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Tutaj co chwilę otrzymujemy od Was, od widzów, głosy, że jest przerywany sygnał. My cały czas staramy się to poprawić, chociaż według tutaj danych, którymi dysponujemy, problem może być też po prostu z Państwa połączeniem. Też w razie czego informujemy, że no poza tym, że przez Facebooka nagrywana jest ta rozmowa, to spotkanie, to też cały czas nagrywamy tutaj u siebie i będzie to spotkanie opublikowane na naszym kanale na YouTube. Także będzie jeszcze można w razie czego się odsłuchać jeszcze raz naszego spotkania. No ale dobrze. Zakończymy teraz pierwszą część tego spotkania i to jest ten moment, by czy ktoś z Państwa, mam tu pytanie do prelegentów, chciałby się odnieść w tym momencie do wypowiedzi poszczególnych osób. Kasia Rakowska chciałaby coś powiedzieć, słuchamy. To znaczy chciałam się odnieść do dwóch spraw, ale przede wszystkim tej ostatniej, czyli możliwości działań związków zawodowych. No niestety w takim w bezpośrednich przepisach, że tak powiem, rzeczywiście tarcza w stosunku zwłaszcza do służby cywilnej nie daje żadnych tutaj uprawnień związkom zawodowym, ale też pamiętajmy, że nawet w służbie cywilnej, w administracji państwowej związki zawodowe mają pewne narzędzia do tego, żeby jednak blokować, naciskać, zmuszać do negocjacji. I no, myślę, że to jest ten i ostateczny moment, żeby je wykorzystać. Pokazała to zwłaszcza też nie mająca prawa do strajku,
wyroku i do prowadzenia sporów zbiorowych policja dwa lata temu, że można prowadzić skuteczne działania zmuszające do negocjacji, zmuszające do zablokowania, zmierzające do zablokowania też działań państwa w zakresie cięcia pensji czy zamrożenia pensji. No i wtedy policjanci, a później także nauczyciele, zanim przystąpili do strajku, korzystali na przykład z masowo ze zwolnień lekarskich, policjanci też przestali tak rygorystycznie wlepiać mandaty, co jakby uszczupliło dochody państwa i było formą nacisku. No jednak pamiętajmy o tych metodach, o tych różnych możliwościach działań solidarnych, prawda? Czyli w całym sektorze, w całej branży skoordynowanych przez wiele związków zawodowych. Więc rzeczywiście w samym zakładzie pracy będzie to trudne, ale na poziomie całej branży jest to możliwe. Chciałam też przypomnieć, że zanim czarne protesty spopularyzowały protesty kobiet od 2016 roku, to sama ta nazwa i forma czarny protest były używane właśnie w administracji publicznej do prowadzenia protestu w skarbówkach oraz w pomocy społecznej, kiedy pracownice ubierały się na czarno do pracy, po to właśnie, żeby pokazać, że solidarnie sprzeciwiają się politykom państwa, polityce płacowej przede wszystkim. I samo to symboliczne pokazanie, ile nas jest, jak jesteśmy zjednoczone, poinformowane, że mamy postulaty i wyrażamy to strojem, już było bardzo silną formą nacisku i wyrażania sprzeciwu. Także myślę, że jest to też moment na wykorzystanie tych narzędzi wynikających z solidarności i liczebności związków zawodowych, a nie z samych przepisów ustawy dającej uprawnienia bądź odbierające na zakładzie pracy. To tak chciałam skomentować to, co związki zawodowe mogą w tej chwili robić i wręcz powinny w tej chwili robić. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś chciałby się do tego głosu z Was odnieść? To ja się jeszcze może z powrotem odniosę. Ja się najbardziej z Katarzyną zgadzam. Ten nieformalny nacisk na pracodawcę może odnieść jakiś skutek. Wręcz mogę powiedzieć, że jestem tutaj zwolennikiem, wielkim fanem takiej solidarności społecznej. Natomiast tutaj chciałbym zauważyć, że pojawia się jeden istotny problem w postaci tego, że urzędy w momencie, w którym pojawi się to rozporządzenie, po prostu będą miały obowiązek prowadzenia tych zwolnień. Tak? I tutaj pojawia się pytanie, czy osoba odpowiedzialna za dany urząd będzie skupiała się bardziej na tym, żeby zrealizować swój obowiązek, czy na tym, czy zaspokoić, czy uspokoić pracowników. I obawiam się, że w związku z politycznym zaangażowaniem wielu urzędników mimo wszystko zostanie finalnie zignorowany ten głos społeczny. Oczywiście z drugiej strony jak najbardziej zachęcam, nawołuję do tego, żeby próbować wszelkiego rodzaju form tego nieformalnego nacisku. Wprawdzie urzędnicy służby cywilnej strajkować formalnie nie mogą, natomiast pamiętajmy, że choćby w kontekście akcji protestacyjnych to ograniczenie dotyczy tylko i wyłącznie akcji protestacyjnych, które zakłócałyby normalne funkcjonowanie urzędów. Pozostając w zakresie jak najbardziej popieram i jeśli w jakiś sposób mogę, to wspieram takie działania. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za ten głos. Widzę, że Paweł Uliński chciałby się odnieść. Tak, tak. Ja tutaj jeszcze taką obserwację z takiego makroekonomicznego punktu widzenia tego, o czym rozmawiamy, czyli planowanych zwolnień w sektorze publicznym. To jest jak dla mnie działanie zupełnie sprzeczne z tym, po co są te wszystkie działania pomocowe. To znaczy państwo ogromnym wysiłkiem finansowym wspiera dzisiaj sektor prywatny po to, żeby zachować zdolności produkcyjne gospodarki. Żeby te firmy nie padły, żeby jak skończy się lockdown, w każdej chwili móc ruszyć i nie trzeba było na nowo zakładać firm, szukać ludzi, budować struktur, know-how i tak dalej, i tak dalej. Ogromny wysiłek
państwa skierowany na zachowanie zdolności wytwórczej gospodarki także w sektorze prywatnym. A z kolei to samo państwo podkopuje te możliwości, może nie możliwości wytwórcze, ale tą strukturę organizacyjną sektora publicznego, tak? Z jednej strony mocno wspiera sektor prywatny w tym, żeby te firmy przetrwały kryzys, nawet nic nie robiąc, tak, nic nie produkując, po prostu kilka miesięcy mogą przez jakiś czas dostawać środki. Pawle, jeśli mogę ci przerwać na sekundę, prosilibyśmy, żebyś mówił bliżej do mikrofonu. Okej. O, może teraz tak? Dużo lepiej. Tak. Zmierzam do tego, że wszelkie działania pomocowe państwa skierowane do sektora prywatnego mają na celu zachowanie zdolności wytwórczych tego sektora po to, żeby po lockdownie sektor ten mógł wrócić do produkcji, do swoich działań. A z kolei w sektorze publicznym państwo planowanymi zwolnieniami taki niszczy strukturę organizacyjną no właśnie sektora publicznego. Tak? Z jednej strony, tak jak mówię, ogromne środki skierowane dla sektora prywatnego na zachowanie zdolności wytwórczych, a z drugiej strony planowanie zwolnienia w sektorze publicznym, które no właśnie nie wiadomo czemu akurat w tym momencie mają te struktury organizacyjne podkopywać. Dziękujemy bardzo. Przejdźmy może teraz do jakichś pierwszych pytań od naszych widzów. Mamy tutaj na przykład pytanie, czy widzicie Państwo jakiś mechanizm zapobiegający utracie najbardziej wartościowych dla danego urzędu pracowników? Czy ktoś chciałby się z Was odnieść jako pierwszy? Jak można? Proszę. Ja może nie do końca na to pytanie, ale jakoś spróbuję to połączyć z tym, co przed chwilą Paweł powiedział. Mianowicie według mnie bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na niezasadność w ogóle zwalniania i ograniczania popytu w sytuacji kryzysu. Obcinanie etatów, redukcja zatrudnienia, ale nawet ograniczanie wynagrodzeń spowoduje wielomiesięczne, jak nie wieloletnie pogorszenie sytuacji również i tych przedsiębiorstw, w które się te pieniądze aktualnie wpompowuje. To znaczy one mają zdolności produkcyjne, ale produkować nie będą, jeżeli nikt tego nie kupi. W związku z tym tutaj trzeba zupełnie innych działań. I teraz te działania z jednej strony powinny polegać na tym, że w ogóle nie planujemy żadnych zwolnień, żadnych redukcji, również i nie planujemy redukcji wynagrodzeń. To na początku naszej dyskusji padło to zdanie, sektor publiczny zamiast redukować powinien zwiększać zatrudnienie. Jakby tu jest to działanie, które jest konieczne. Natomiast jak spowodować, żeby ci najbardziej wartościowi pracownicy nie odpływali? To jest takie pytanie, kogo uważamy za najbardziej wartościowego pracownika? Bo podejrzewam, że to jest pytanie, na które każdy urząd odpowie inaczej, bo to z jednej strony naturalne wydaje się, że no, może osoba zarządzająca. No ale tak, osoba zarządzająca generalnie nie posiada wiedzy operacyjnej, jak szybko reagować, jak szybko wprowadzać pewne procedury. To są osoby, które na tych najniższych stanowiskach najczęściej posiadają taką wiedzę, co zrobić, żeby szybko coś się zadziało. W związku z tym to one wydają się być niezastąpione. Ale z drugiej strony ta osoba, która ma wizję, też jest konieczna. Także po pierwsze należy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto jest najbardziej wartościowy. I to jest pytanie, na które praktycznie sobie nie odpowiemy. To jest indywidualna decyzja. Ja jeszcze jedną rzecz chciałam podnieść, mianowicie jeżeli się zastanawiamy, co związek zawodowy może zrobić, jak widzimy, bo po prostu bardzo ciekawej analizie tego, co mamy zapisane w prawie i tego, że praktycznie związek nie może zrobić nic, oprócz tego, że wydać opinię, którą wiadomo, no, nie jest uzgodnieniem, nie jest niczym, prawda?
opinię można wysłuchać i następnie podziękować za wyrażenie takowej. Natomiast może należy od razu zacząć wprowadzać pewne działania w sektorze publicznym, nie w służbie cywilnej jako takiej, skoro my już mamy sygnały i to są sygnały z różnych poziomów i w różnych miastach, że są, że ta sytuacja aktualnie bardzo trudna jest wykorzystywana do tego, żeby planować zwolnienia, to może tutaj trzeba też coś zadziałać. To znaczy wyprzedzić jakby, czy uprzedzić działania potencjalne, które mogłyby zaistnieć, na przykład redukcja etatów w oświacie, przykładowo. Czy też, no ja myślę, że redukcja etatów w służbie zdrowia nam nie grozi chwilowo, aczkolwiek nigdy nic nie wiadomo, prawda? Skończy się pandemia i się okaże, że jednak mamy za dużo lekarzy, za dużo pielęgniarek i trzeba tutaj pozwalniać. To tyle. Dobrze, dziękujemy bardzo. Mógłbym zrobić jeszcze mały follow-up, nie do końca do tego, ale może to będzie jakieś takie istotne spostrzeżenie. Tak, proszę teraz Karol Muszyński, a potem Katarzyna Rakowska. Tak, znaczy ja powiem szczerze, być może zaraz się okaże, że powiedziałem bzdurę, ale podzielę się tym przeczuciem. Ja nie wierzę w to, że te zwolnienia będą szły szybko. Myślę, że to będzie proces niesamowicie stopniowy, co jest zarówno dobrą, jak i złą informacją. Jest dobrą informacją, dlatego że to nie jest tak, że właśnie zabijemy popytowo polskie społeczeństwo, jeszcze nałożymy na ten problem, który mamy z popytem obecnie, problem dużej liczby bezrobotnych, którzy odpłyną z sektora publicznego. I to jest jakby dobra informacja, bo to nie jest tak, że szybko dużo ludzi straci pracę, ale to jest też w pewnym sensie zła informacja, w tym znaczeniu, że gdyby te działania były takie, tak jak to przewidywała na przykład ustawa o racjonalizacji zatrudnienia z 2010, gdzie były te terminy dosyć szybko ustawione, to byłaby większa szansa na protest społeczny. To znaczy to będzie bardzo trudne dla związków zawodowych przeciwdziałać zwolnieniom, ponieważ to będzie coś, co będzie się działo na bardzo niskim poziomie, bardzo wolno, w bardzo niewidoczny sposób. Każda instytucja będzie się dostosowywać właśnie indywidualnie do tych terminów i do tej sytuacji. Być może po drodze będą jeszcze jakieś negocjacje. Efekt jest taki, że to będzie proces, który będzie w dużej mierze niewidoczny publicznie. I to jest właśnie ta zła informacja, tak? Bo gdyby to był proces, który był widoczny publicznie, to wtedy byłaby szansa dla związków zawodowych, żeby zmobilizować też opinię publiczną. A to jest prawdopodobnie jeden z nielicznych, biorąc pod uwagę, że rządzący generalnie nie słuchają społeczeństwa jakby obywatelskiego, opinii publicznej jakoś tam słuchają, tak? Ale mobilizacja tej opinii publicznej będzie bardzo trudna dla związków zawodowych, bo tak jak powiedziałem, to po prostu będzie niewidoczne. I to jest pewna logika działania polskiego państwa, jeżeli chodzi o cięcia, jeżeli chodzi o działania w odniesieniu do zatrudnienia w sektorze publicznym od wielu lat. Tak? To nie jest tak, że po prostu zwalniano ludzi, tak? Zamrożono fundusz płac, tak? I tyle. Nie przyjmowano ludzi na puste etaty. Ja myślę, że będzie dokładnie taka sama logika działania tutaj. Tyle, dziękuję. Dobrze, dziękujemy. Teraz poprosimy Kasię Rakowską. To znaczy ja się nie mogę zgodzić z tym, że to będzie powolny proces, ponieważ widzimy już w samorządach, że będzie to dosyć szybki proces. W samorządach już w tej chwili wysłane zostały prośby o między innymi aktualizację arkuszy zatrudnienia i godzin na przyszły rok w szkołach, w przedszkolach, ograniczenie liczby godzin działania placówek dziennie, ograniczenie liczby godzin na etaty w przeliczeniu i te wszystkie rzeczy już się dzieją w tej chwili w placówkach opiekuńczych i w edukacji. Podobne pisma samorządy wysłały do jednostek kultury, do bibliotek, w związku z czym od września myślę, że dużo mniej osób będzie pracować w samorządach.
i ten proces dzieje się bardzo szybko. Ja podobnie nie sądziłam, że szybko się zadzieje w przedsiębiorstwach w związku z tarczą, a jest bardzo dużo już podpisanych bardzo złych porozumień w niektórych przedsiębiorstwach. Więc jednak przy tym przyzwoleniu rządu i stymulacji rządowej do zwolnień ten proces się odbywa moim zdaniem bardzo szybko. I odnosząc się do profesor Zachorowskiej komentarza, rzeczywiście w samorządach ten proces już się dzieje i my też już staramy się odpowiadać na to, to znaczy prowadzimy rozmowy koalicyjne ze wszystkimi związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników w sektorze, w tych branżach, w których jesteśmy obecni i będziemy starać się wspólne wystąpienia robić. Wracając do samego pytania od kogoś, osoby nas oglądającej, no mamy jeszcze jedno narzędzie, i w tych branżach, gdzie nie ma prawa do strajku, można korzystać z, inne branże mogą wesprzeć strajkiem solidarnościowym. I chciałam przypomnieć, że w Polsce ogromny sukces odniosła Solidarność w tym zakresie, chyba region dolnośląski, organizując strajk generalny, tak naprawdę jako strajk solidarnościowy z pracownikami nie mającymi prawa do strajku. Solidarność jest bardzo silnie obecna na przykład w urzędach skarbowych i moim zdaniem jest to kolejny raz, kiedy to narzędzie powinno być wykorzystane, to znaczy w akcie Solidarności zatrudnione osoby bez prawa do strajku, myślę, że powinny być wsparte przez koleżanki i kolegów z tych branż, które prawo do strajku mają i mogą zawalczyć o zmianę tej strategii rządu na cięcia. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Jeżeli nie ma dalszych komentarzy co do tej kwestii, to dostaliśmy bardzo ciekawy bardzo ciekawe pytanie, które jest moim zdaniem w zasadzie również komentarzem na otaczającą nas sytuację. Brzmi on tak, cytuję. Zwolnienia to jedno. W naszym urzędzie są wakaty. Nikt nie chce przyjść do pracy za pensję minimalną, bo na taką przyjmuje się inspektorów. Na takiej pensji, trochę powyżej, w naszym urzędzie pracuje gro ludzi. Od 2 lat walczyliśmy o podwyżki. W tym roku miała być podwyższona o 6% kwota bazowa i miał być zwiększony fundusz płac. Jest uwzględniony w budżecie i co? Właśnie to wszystko zostało wstrzymane. Dalej pracujemy za pensję minimalną i do tego szantażuje się nas zwolnieniami. Czy może na ten komentarz chcielibyście Państwo odpowiedzieć? No właśnie, no bo z jednej strony wydawać by się mogło, że już nie ma z czego ciąć, a tutaj jeszcze bardziej przewidywane są po prostu obniżki. Ja tylko może jedno zdanie. Tak. No właśnie takie przykłady tylko dowodzą, że ten cel, który ma być osiągnięty przez tarczę antykryzysową, nie zostanie w żaden sposób osiągnięty. Przy takiej liczbie pracowników, przy takiej strukturze wynagrodzeń, wydaje mi się, że po prostu nawet jeżeli państwo przeprowadzi te nieszczęsne zwolnienia, to w żaden istotny sposób to nie wpłynie na ten finalny deficyt i kondycję polskiej gospodarki. Tak? Więc ja mam takie przeczucie, że tak naprawdę w rzeczywistości całe te przepisy dotyczące obowiązku zmniejszania zatrudnienia nie mają na celu przeciwdziałania całemu temu kryzysowi, tylko mają za zadanie zrealizować to, o czym się mówi od dekad, w sensie w kręgach politycznych, czyli o tej takiej dziwnej potrzebie, ciągłej potrzebie redukcji biurokratyzacji życia publicznego w tym kraju, tak? I tylko i wyłącznie temu to będzie służyło. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś chciałby się odnieść? Oczywiście tego nie pochwalam. Nie widzę. Dobrze, przejdźmy do kolejnego pytania. Również, które ma znajomiona trochę komentarza. Dlaczego nie jest możliwe obniżanie pensji tych, którzy są najwyżej w hierarchii, by ochronić pracownice na szczeblach niskich? To pytanie w zasadzie co do tego, co postuluje związek w kontekście zasady 3.1. O, już widzę, że Kasia Krakowska się odnosi.
O, już. No tak, jest to nasz postulat i jak najbardziej uważamy, że jest to możliwe, brakuje tylko woli politycznej ze strony rządzących, którzy przyjęli strategię, że za ten kryzys mają płacić najbiedniejsi, ponieważ wyłączeni są w tym artykule bezpośrednio z liczenia etatów osoby na stanowiskach kierowniczych. Jestem przekonana, że nie dotkną cięcia tych osób, a to jest właśnie miejsce, gdzie można szukać oszczędności. My postulujemy tę zasadę 3 do 1, czyli najwyższa pensja powinna być maksymalnie 3 razy wyższa od najniższej w danej instytucji, w danym miejscu pracy. Dodatkowo pamiętajmy, że państwo też i samorządy są właścicielem różnego rodzaju spółek i wynagrodzenia w tych spółkach, w zarządach tych spółek są wysokie na tle pensji urzędników i urzędniczek. I tam też można szukać oszczędności, a nie oszczędności właśnie w etatach, bo przypomnijmy, pracę będą traciły kobiety przy równoczesnym cięciu usług opiekuńczych i edukacyjnych, czyli to kobiety znajdą się w najgorszym położeniu w tej chwili. Ja też jakbym mogła dodać to, powiem tak, w odpowiedzi na pytanie, bardzo celne w moim odczuciu, powiem, że można oszczędzać na stanowiskach kierowniczych, tylko trzeba chcieć. I to jest taka sytuacja, że to, o czym przed chwilą pani Katarzyna powiedziała, tutaj z różnych powodów jest brak chęci, żeby to przeprowadzić inaczej. Z różnych powodów. Po pierwsze, no nie po to jesteśmy na stanowiskach kierowniczych i decydujemy o tym, co się dzieje, żebyśmy następnie siebie w jakiś sposób redukowali. A po drugie, w tej perspektywie ograniczania wydatków na różne działania opiekuńcze, które teraz aktualnie były zapewniane przez państwo albo w większej, znaczy głównie przez samorządy, jeżeli my ograniczymy te wydatki, to ktoś tą pracę musi wykonać. To jest praca, która nie znika. Ona tylko i wyłącznie znika ze sfery publicznej. Ale ona nie znika. I teraz kto ma to wykonać? No ktoś, kto się do tego oczywiście najlepiej nadaje z różnych powodów w wizji społecznej. Oczywiście ja nie twierdzę, że ktoś jest do tego predestynowany z urodzenia po prostu. Tyle. Bardzo dziękujemy. I kolejne bardzo praktyczne pytanie. Czy zwolnienia dosięgną pracowników państwowych szkół zawodowych, administracji państwowych szkół zawodowych? Może doktor Gołaś? Nie czuję się kompetentny na temat statusu państwowych szkół zawodowych, więc nie odpowiem na to pytanie. Dobrze. Kasia Rakowska? Wydaje mi się, że mogą, ale nie potrafię też odpowiedzieć na to pytanie bezpośrednio, jaki status mają prawny państwowe szkoły zawodowe. Może ty wiesz, Miale. To, co mogę powiedzieć, to to, że w tej chwili nie znam przykładu żadnej jednostki administracji publicznej, czy to samorządowej, czy państwowej, gdzie o zwolnieniach się by nie mówiło. I więc tak pesymistycznie mogę powiedzieć, że przypuszczam, że tak, ale nie znajduję podstawy prawnej, jeśli chodzi, czy szkoły te są objęte tym artykułem 5ZO. To ja dodam od siebie, że kiedy mówimy o administracji, czy to państwowych szkół zawodowych, czy jakichkolwiek innych jednostek, które zaliczyć należy do sektora budżetowego, no to nie zawsze to musi być służba cywilna. Tutaj mówimy przede wszystkim o służbie cywilnej, no ale raczej to nie będzie mieć tutaj zastosowania ta regulacja.
Więc może w takim razie poprosimy o doprecyzowanie tego typu pytań, aczkolwiek no wiadomo, że jest funkcjonuje gdzieś tam w obiegu taki skrót myślowy, że po prostu na urzędników, pracowników i pracownice urzędów mówimy po prostu w skrócie administracja, więc kiedy gdzieś tam jest mowa o tym, że będą redukcje w administracji, no to też może się nawet administracja sektora prywatnego poczuć zagrożona, ale nie, no tu chodzi przede wszystkim o służbę cywilną. Kolejne pytanie, bardzo praktyczne. Jaki protest mamy zrobić w skarbówce? Proszę, Kasiu. To widziałam, że pojawiało się to pytanie. Nie ma złotej rady i nikt nie może poradzić danej branży, jaki dokładnie protest zrobić. My tutaj mówiliśmy o kilku formach i pomysłach, jakie protesty można zrobić. Co do zasady, związki zawodowe muszą porozmawiać o tym, przeanalizować swoją siłę i różne możliwości protestu, zapytać się pracowników, jak bardzo skłonni są do protestu i do jakiej formy protestu, przegadać wspólnie postulaty, przegadać wspólnie strategię i dopiero podjąć decyzję o formach protestu. I te formy mogą być różne, tak jak mówiłam, może to być oflagowanie, może to być symboliczne w postaci stroju, może to być prośba o strajki solidarnościowe, może to być, nie wiem, były masowe zwolnienia na chorobowe stosowane w Polsce, było w Polsce stosowane pracowanie takie bardzo dokładne i skrupulatne, które spowalniało dostarczanie usług. Form protestu jest bardzo dużo możliwych, ale nie można nikomu, żadnemu zakładowi pracy podać jednej recepty bez udziału pracowników w tym zakładzie pracy, którzy muszą, znając ryzyka oraz znając swoją siłę na różnych stanowiskach, jaki mają wpływ na działanie tego zakładu pracy, podjąć tę decyzję wspólnie. Więc tu niestety tej złotej rady nie mogę czemu udzielić, ale na pewno pracownicy muszą się spotkać i porozmawiać o możliwościach protestu na różnych stanowiskach pracy w danej branży. O, teraz. Dziękujemy bardzo. Jeżeli są jeszcze jakieś głosy co do tej kwestii, to zachęcam do wypowiedzi. Nie widzę. W takim razie kolejne pytanie. Jak, w jakiej wysokości będzie odprawa przy odejściu na emeryturę, przy tych zwolnieniach? To ja może powiem, że w sumie zasadniczo ustawa nie odnosi się bezpośrednio do problematyki odpraw emerytalnych, więc jeżeli na podstawie innego przepisu w tym rozporządzeniu, które ma być wydane, będzie wskazane, aby redukcje etatów miałyby również wpływać na odprawy emerytalne, to powinny te odprawy emerytalne, przepraszam, przysługiwać w takiej wysokości, jakie przysługiwały dotychczasowo pracownikom. Natomiast z drugiej strony nie mogę wykluczyć, że w tym rozporządzeniu zostanie przewidziana ta druga możliwość stosowania redukcji kosztów zatrudnienia w administracji państwowej w postaci właśnie czasowego wprowadzania mniej korzystnych warunków pracy i płacy, więc tak naprawdę trudno tutaj prognozować. Jeżeli się nie pojawi jakiś konkretny przepis w rozporządzeniu, to w związku z zasadą ochrony praw nabytych odprawy powinny być wypłacane dokładnie takiej wysokości, jakie dotychczasowo przepisy o tym stanowiły. Dziękuję. Dobrze, dziękujemy bardzo. Tutaj odnośnie tych akcji protestacyjnych jest pytanie o akcje w mediach społecznościowych. Co sądzicie, czy w ogóle masowe ruchy pracownicze mają szansę, by zaistnieć gdzieś w tej sieci, w której jesteśmy teraz w internecie,
czy pracownicy mogą mieć taką dużą siłę przetargową online? A, mogę? Jasne. To znaczy w ostatniej dekadzie ta forma mobilizacji społecznej przez internet jest oczywiście coraz bardziej popularna i rewolucje społeczne w niektórych krajach wybuchały dzięki mobilizacjom przez internet, ale dla mnie, według mnie jest to narzędzie właśnie mobilizacji, dyskusji w tej chwili, kontaktu, czyli takie narzędzie, przez które możemy ten realny, tradycyjny, że to nazwę, tak powiem, protest przeprowadzić, bo bez niego się nie obędzie. Więc doradzałabym wykorzystywanie w tej chwili sieci, wykorzystywanie tych programów do telekonferencji, tak jak dzisiaj, wykorzystywanie pracownic i pracowników oraz szukania wsparcia w społeczeństwie, także wywierania pewnych form nacisku na władzę. I protesty społeczne, zwłaszcza protesty kobiet, pokazały, że w Polsce jest to bardzo skuteczne narzędzie mobilizacji i wywierania nacisku. Także edukowania po prostu i przekonywania do poparcia. Natomiast pracownicy i pracownice realną siłę mają w zakładach pracy i w swoich branżach. I to protest w zakładach pracy i w branżach dotyczący faktycznie wykonywanej pracy jest najskuteczniejszy, najsilniejszy, no i tu jest największa siła, więc jako narzędzie pomocnik jasne, ale trzeba myśleć jednak o protestach w zakładach pracy. Dobrze, dziękujemy bardzo. Czy ktoś chce się odnieść do tego głosu? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do kolejnego pytania. Dlaczego solidarność z ofiarami kryzysu dotyczy tylko administracji? Gdyby szukano oszczędności w całej sferze budżetowej, łącznie z mundurówką, to koszt byłby mniejszy. Może doktor Muszyński? No to tylko pytanie brzmi, czy bo rozumiem, że z tego, co czytam ustawę, to obejmie mundurówkę również. Przynajmniej teoretycznie może objąć mundurówkę. Pytanie brzmi, czy w praktyce obejmie mundurówkę. I tego faktycznie nie wiemy. No tutaj już można się pochylić, można sobie pozwolić na jakiś komentarz metapolityczny. No wydaje mi się, że w państwie, które wykazuje tendencje autorytarne, nie należy się spodziewać tego, że będzie jakiekolwiek oszczędzanie, jeżeli chodzi o służby mundurowe. Ja zresztą powtarzam, uważam, że to też nie byłoby właściwe. Tak? To znaczy uważam, że wszystkie etaty, które aktualnie są w sferze publicznej, powinny zostać zachowane. Co więcej, policja i służby mundurowe teraz raczej mają więcej pracy, a nie mniej, więc może nawet jest to uzasadnione, żeby zwiększyć zatrudnienie w służbach mundurowych. Tak więc tak. No. Natomiast z tego, co patrzę na ustawę, to wydaje mi się, że teoretycznie będzie możliwe, że również służbom mundurowym narzuci się obowiązek jakiejś tam redukcji etatów, ale no myślę, że w praktyce to nie nastąpi. Ja również, jeżeli mogę sobie pozwolić na odniesienie się do tego, co jeszcze powiedziała jakiś czas temu Katarzyna Rakowska. Ja rozumiem to, co powiedziałaś, jeżeli chodzi o redukcję etatów w samorządach, ale chciałem podkreślić, że to nie jest ustawa, tak? To znaczy to, co się dzieje aktualnie w samorządach, nie dotyczy ustawy, a myślę, że logika działania państwa i to rozporządzenie, ono będzie tak ustawione, żeby absolutnie zamazać winę jakby rządu. Tak? To znaczy myślę, że te
te, bo jakby to jest podstawowa logika tego, co państwo polskie robiło, jeżeli chodzi o zwolnienia i standardy pracy. To znaczy nie można powiedzieć, że Donald Tusk albo Mateusz Morawiecki będzie odpowiedzialny za zwolnienie jakiejkolwiek osoby. To by można było powiedzieć, jeżeli te kryteria, które byłyby ustawione w rozporządzeniu, które ma wyjść, byłyby krótkie i byłyby radykalne. Moim zdaniem one będą raczej długie, to będzie raczej logika akomodacyjna. To, co robią samorządy, to jest zupełnie inna sprawa, tak? Ale to, co robią samorządy, to spada na samorządowców. To nie spada na rząd. Rząd ma możliwości jakby rozłożenia tego w czasie, możliwości też jakby fiskalne rozłożenia tego w czasie, których samorządy nie mają. Samorządy, którym zresztą rząd obcina od dłuższego czasu przychody i dlatego się biorą te redukcje, ale to, że samorządy są do tego zmuszone, to wynika z tego, że właśnie wina nie spada na rząd. I ja myślę, że te redukcje, które będą wynikać bezpośrednio z tego artykułu 15 ZZZT, one będą jednak rozłożone w czasie po to, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że to rząd mnie zwolnił, tak? Dobrze, dziękujemy bardzo. Tak, proszę. Ja tylko chciałam się odnieść do pytania, bo ja już to powiedziałam dwukrotnie, ale powiem i trzeci raz. Ja mam takie wrażenie, że w ogóle myślenie o konieczności oszczędności i teraz my szukamy oszczędności i te oszczędności znajdujemy w redukcjach zatrudnienia, to jest w ogóle błędne myślenie i o tym powinniśmy pamiętać, że jeżeli to ma być działanie antykryzysowe, to zabieranie komukolwiek pieniędzy, czy to jest mundurówka, czy to jest służba cywilna, czy to jest sektor publiczny, to jest działanie kontrefektywne. I w związku z tym nie zastanawiajmy się, gdzie ciąć wynagrodzenia, tylko zastanówmy się, jak inaczej to wszystko zorganizować. Tutaj oczywiście są ograniczenia pod tytułem to nieszczęsne 60% wpisane, prawda, w ustawę zasadniczą, ale no są pewne instrumenty, które pozwalają obejść również i to 60%, przy czym my jeszcze tego 60% nawet nie osiągnęliśmy. Także mamy pewne możliwości i w związku z tym przestańmy myśleć o cięciach i redukowaniu etatów, bo nie tędy droga. Paweł Umiński, proszę. To ja tylko tutaj chciałbym dodać, bo lepiej oczywiście tego nie ujmę, że nie czas na oszczędzanie. Chciałem tylko dodać, no niestety na takim poziomie jest dyskusja w Polsce. Cały świat jest w tym momencie przekonany, że austerity to jest ostatnie, co jest nam w tej chwili potrzebne, a u nas się zastanawiamy, czy może zabrać 500+. Tak? Można być przeciwnikiem, zwolennikiem tego programu i ma on swoje plusy, minusy, to jest inna historia. Ale ten moment jest ostatnim, żeby to świadczenie zabierać. Tak samo ostatnim jest ten moment na to, żeby ograniczać zatrudnienie w sektorze publicznym, ograniczać wynagrodzenie i tak dalej. Bardzo dziękujemy. Jest już godzina 19:30, więc będziemy powoli kończyć to nasze spotkanie. Więc może pozwolimy sobie już na ostatni głos z publiczności. Będą to dwa głosy dokładnie. One tyczą się przede wszystkim tego, o czym mówiła Kasia Rakowska o organizowaniu się na poziomie zakładu pracy. I one brzmią tak. Protest w zakładach pracy tylko jak masz odważnych ludzi. I kolejny głos. Przecież teraz nie można wyprowadzać ludzi na ulicę. No i właśnie, jak teraz się organizować w sytuacji, kiedy mamy, no, są zakazane zgromadzenia, ludzie po prostu zwyczajnie boją się o własne zdrowie własne, swoich bliskich, znajomych z zakładów pracy. Wszyscy doskonale wiemy, że powinniśmy stosować dystans społeczny. Jak w takim razie się bezpośrednio już na zakładzie fizycznie organizować? To skoro zostałam wywołana tym pytaniem, to odpowiem pierwsza, może reszta naszych rozmówców będzie chciała coś dodać i uzupełnić. Zakazane są zgromadzenia publiczne. Zgromadzenie publiczne to jest tylko jeden z wielu rodzajów form protestu,
A mówimy tu przede wszystkim o protestach pracowniczych. Większość pracy jest w tej chwili nadal wykonywana. Przede wszystkim pracę wykonuje właśnie administracja publiczna, czy to rządowa, czy samorządowa. Pracuje wiele zakładów pracy związanych z dostarczaniem żywności, transportem, usługi publiczne. Praca jest wykonywana w dwóch formach, bezpośrednio na zakładach pracy i w domach w formie telepracy. I zarówno w przypadku telepracy, jak i w zakładach pracy w tej chwili jest to moment do rozmawiania z pracownikami, informowania ich o tym, jakie skutki przyniesie tarcza, jakie są zagrożenia, jakie są postulaty, dyskutowania z pracownikami, co by chcieli, jakie mają postulaty. I jest to ten moment, w którym jakby można wykorzystać do organizowania się w zakładzie pracy, czy to bezpośrednio na przerwach w zakładzie pracy, podczas codziennych rozmów i kontaktów z pracownikami, czy gdy pracujemy zdalnie, czyli z domów na przykład, do zrobienia sobie spotkań online właśnie po to, że sam z siebie protest się nie organizuje się sam. Trzeba włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby ludzie rzeczywiście nabrali tej odwagi. A odwagi nabierają, gdy widzą, że jest nas dużo, że jest w nas siła liczbowa i determinacja. I nikt nie zobaczy tego, jeżeli będziemy sobie po prostu siedzieli w milczeniu. Rozmowa z innymi pracownikami jest podstawowym narzędziem organizowania w związki zawodowe i podstawowym narzędziem mobilizacji, sposobem mobilizacji i właśnie takiego dodawania otuchy i budowania odwagi w pracownikach. W związku z czym, czy epidemia, czy stan wyjątkowy, to możemy robić cały czas, możemy opracowywać te postulaty. No i cały czas związki zawodowe mają obowiązek być w stałym kontakcie z pracodawcą, więc negocjacje i spory można cały czas prowadzić. I jak mówiłam, największą siłę pracownicy mają wtedy, gdy jest ich bardzo dużo i solidarnie, wspólnie organizują protest, organizują nacisk, albo gdy w skoordynowany sposób odmawiają pracy, czy po prostu wykonują ją wolniej, czy inaczej, no po prostu pokazują, jak bardzo ta praca jest ważna. Najlepszym sposobem pokazania, jak nasza praca jest ważna, jest zaprzestanie tej pracy, bo wtedy wszyscy widzą, to się nie dzieje samo, stoją za tym ludzie. Więc dopóki praca jest wykonywana, dopóki jesteśmy zatrudnieni, dopóki tę pracę mamy, możemy organizować te różne formy protestu, nawet po prostu pracując zdalnie poprzez komunikaty, negocjacje i wreszcie też różne formy spowalniania czy odmawiania pracy, nawet jeżeli nie będzie to formalny strajk. Bardzo dziękuję za ten głos, więc jeśli ktoś z prowadzących chciałby coś jeszcze powiedzieć, to jest ten moment. Jeżeli nie, to bardzo Wam wszystkim w imieniu całego związku, jak i naszych widzów dziękuję. To było bardzo budujące spotkanie. Na pewno dużo się wszyscy razem, sporo się dowiedzieliśmy. Wykorzystamy tą wiedzę w praktyce. No i cóż, na koniec dodam, że zachęcam do obserwowania fanpage'a naszego związku na Facebooku, YouTubie, Instagramie. Wszędzie tam pojawią się dalsze zapiski z tej dyskusji. Być może, jeżeli stan ten, jaki mamy za oknami, potrwa dłużej, będziemy organizować kolejne tego typu spotkania. Przepraszamy za wszystkie niedogodności techniczne. Mamy nadzieję, że w nagraniu będzie to się tego wszystkiego słuchać zdecydowanie bardziej komfortowo. I jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.